Pod koniec średniowiecza podstawowym przychodem dla szlachty były przekazywane im przez chłopów czynsze, czyli opłaty za dzierżawę ziemi lub daniny, czyli obowiązkowe świadczenia w naturze lub pieniądzu. Zarówno jedna, jak i druga forma była ceną, jaką chłop płacił za użytkowanie ziemi należącej do szlachcica. Wraz z końcem XV wieku sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Duży przyrost ludności, jaki odnotowano w Europie Zachodniej, spowodował wzrost zapotrzebowania na żywność. Okazję zauważyła polska szlachta, która gwałtownie zaczęła poszukiwać nowych obszarów, które można było przeznaczyć na uprawę. Stąd rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę akcje wyrębu lasów czy osuszania terenów podmokłych. W ten sposób powstały folwarki, czyli wielkopowierzchniowe gospodarstwa szlacheckie. Centrum takiego folwarku stanowił dwór, czyli siedziba rodziny szlacheckiej. W jego pobliżu usytuowano lamus, czyli magazyn, w którym składowano nieużywane na co dzień przedmioty. Niezbędnym elementem każdego folwarku była stodoła, w której przy pomocy cepów mucono zboże, czy spichlerz, w którym zboże przechowywano. Końcowym elementem tego łańcucha produkcyjnego był młyn, przerabiający zboże na mąkę. Powiększające się obszary uprawne wymagały większej ilości rąk do pracy. Z tego powodu szlachta stopniowo zaczęła przekształcać zobowiązania chłopów z czynszu i daniny na pańszczyznę, czyli obowiązkową, bezpłatną pracę na polu szlachcica, w zamian za możliwość uprawy ziemi. W 1466 roku, po zwycięstwie Królestwa Polskiego w wojnie 13-letniej z Krzyżakami, odzyskano Pomorze Gdańskie, a wraz z nim dostęp do morza i kontrolę nad dużym portem w Gdańsku. Od tego momentu Wisła stała się głównym polskim szlakiem komunikacyjnym, zapewniającym najszybszy i najtańszy transport towarów z centrum kraju do portu. Spław rzeczny, czyli przewóz towarów wodą, wykorzystywany był do transportu zboża i drewna, które to wkrótce stały się podstawowymi dobrami eksportowymi polskiej gospodarki. Zboże z folwarków zwożono do znajdujących się nad Wisłą miast, takich jak Kazimierz Dolny, Sandomierz czy Toruń. Tam przechowywano je w spichlerzach, gdzie czekały na transport do portu. Zboże przewożono przy pomocy rzecznych statków o płaskim dnie, nazywanych szkutami. Transport zboża do portu w Gdańsku mógł trwać nawet kilka tygodni. Ożywienie w handlu odbiło się na szybkim rozwoju nadwiślańskich miast. Szczególnie dużo na tym zyskał port w Gdańsku, który stał się największym i najbogatszym polskim miastem. Na wzrost znaczenia mieszczaństwa bardzo niechętnie patrzyła szlachta, obawiając się o swoją przewodnią pozycję w kraju. Dlatego wykorzystując fakt przygotowywania przez króla Jana Olbrachta wyprawy na Mołdawię, swój w niej udział uwzględniała od nadania nowego prawa. Król wyraził na to zgodę i w 1496 roku Sejm w Piotrkowie nadał statuty, które od miejsca ich uchwalenia nazywa się piotrkowskimi. Na ich mocy zakazano mieszczanom zakupywać majątków ziemskich poza granicami miast oraz sprawować wysokich urzędów. Mieszczanie nadal musieli płacić cła za wywożone i przywożone do kraju towary. Szlachta z tych podatków została zwolniona. Dodatkowo szlachta dyktowała ceny wyrobów rzemieślniczych. Ograniczono również prawa chłopów. Od tego momentu tylko jeden mieszkaniec wsi rocznie mógł opuścić swoją wieś i przenieść się do miasta. Szlachcic zyskał też prawo do odbywania sądów nad chłopami, którzy zamieszkiwali jego ziemię. Od tych wyroków nie było odwołania. Statuty piotrkowskie spowodowały, że kosztem innych grup społecznych szlachta zaczęła się szybko bogacić. Co ważniejsze jednak, ograniczając możliwości rozwoju miast, Polska ruszyła na zupełnie inne tory rozwoju gospodarczego i społecznego niż te, którymi podążały wiodące kraje Europy Zachodniej.